Książę Mazowsza, a zarazem osławiony w bojach królewski marszałek Polskiego Królestwa, Dalimir Łapowicz, przyglądał się bacznie swoim żołnierzom, którzy dumnie prostowali piersi przed swoim dowódcą, w oczekiwaniu na jego rozkaz. A konkretnie to rozkaz wymarszu, bowiem tuż za północnymi granicami Mazowieckiego Księstwa rozpoczęła się zażarta walka o pruską koronę i to, czy dzierżyć ją będzie obecnie panujący chrześcijański król Karatas, czy też jego wyznający poganizm bratanek książę Arelis II. I to właśnie ten spór na pruskich ziemiach spowodował, że Dalimir poczuł się na tyle silny, aby w końcu sięgnąć po ziemię Sudowy, do których roszczenia i prawa zapewnił mu dekady temu Rofrid, wierny przyjaciel i łomżyski biskup, zaszlachtowany przez najeźdźców z północy. Dalimir musi wykorzystać tę doskonałą okazję, aby nie tylko osłabić silniejszego w tym konflikcie Arelisa II i tym samym zadać poważny cios przybierającym na sile pruskim poganom, ale też i po to, aby swoim zwycięstwem zapewnić bezpieczniejszą przyszłość dla jego rodziny i poddanych. Dalimir Łapowicz wydaje rozkaz, a następnie wraz ze swoimi najstarszymi dziećmi, Tatomirem i Izborem oraz liczną mazowiecką armią rozpoczynają marsz na północ i tym samym muszą liczyć się z tym, że ani Arelis, ani Karatas nie będą się temu bezczynnie przyglądać. Hej, 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 z tej strony CSS. Czas nagli, gdyż dość długo nie było publikacji na moim kanale, także jeśli intro się spodobało, to zachęcam Was do zostawienia lajka i oczywiście obejrzenia odcinka do samego końca. Dziękuję wszystkim wspierającym oraz subskrybującym. Jestem niezmiernie wdzięczny za Wasz wkład w rozwój kanału i Waszą wiarę w kroniki rodu Łapowiczów. Pora przejść do creme de la creme epizodu i zobaczyć, jak Łapowiczowie poradzą sobie z ambitnym planem wypracowanym przez głowę rodu. Wpierw należy jednak przybliżyć sytuację, w jakiej się znajdujemy. Raport, który przedstawił Dalimirowi jego drugi syn, Izbor, pełniący rolę mazowieckiego marszałka, stanowi o tym, że na pruskich ziemiach właśnie rozpoczęła się wojna domowa. Książę Arelis II Pomezan, zwany Młodym, który odziedziczył po swoim ojcu, Auktunie Uczciwym, lwią część jego dominium, postanowił powrócić do swoich pogańskich korzeni i siłą odebrać koronę swojego ojca z rąk swojego wuja, Karatasa Pomezana. Młody i ambitny Arelis II nigdy nie pogodził się z faktem, że Rada Starszych postanowiła obsadzić na tronie Karatasa i prawdopodobnie to spowodowało, że odwrócił się on od chrześcijaństwa, aczkolwiek mówi się, że to właśnie regent Arelisa, czyli hrabia Sasny, Merkelis Zbrodnicy, przekonał młodego księcia do powrotu do pogańskiej tradycji swoich przodków. W konsekwencji Arelis zebrał pokaźną liczbę wojów, aby wydrzeć koronę z rąk Karatasa, który przez ostatnie lata wypełniał obowiązek militarnego wsparcia wobec króla Węgier Janosa Srogiego, przeciwko Hanatowi Mołdawskiemu w wojnie o księstwo Budziak. Siły króla Prus były posyłane regularnie na południe, znacząco zmniejszając stan osobowy jego armii, a ci, którym udało się wrócić, żywili mocną urazę zarówno do swojego władcy, jak i chrześcijaństwa. To wszystko ułatwiło podjęcie Arelisowi II Młodemu rzucenie wyzwania swojemu wujowi. Ta sytuacja sprawiła też, że władca pogańskiego plemienia Kurów, czyli wielki wódz Kaupo, także postanowił działać i wykorzystać okazję do powiększenia swojego dominium. Co najciekawsze, Kaupo jest przyrodnim bratem króla Prus, Karatasa Pomezana, bowiem po zabójstwie wielkiego wodza Arelisa I, które zlecił wiele lat temu Dalimir, matka dwójki króli, czyli Auktuna Uczciwego, jak i Karatasa, nosząca imię Giedra, została żoną Talivaldisa. Ten ostatni był zaś synem osławionego wielkiego wodza Kurów, czyli Saby Pijaka. Książę Mazowsza w trakcie wymarszu swoich wojsk w kierunku Sudowy polecił swojemu synowi, a zarazem marszałkowi, Izborowi, aby czym prędzej wrócił do swojego zamku w Dobrzyniu i podjął ze sobą swoich własnych żołnierzy. Zaś pierworodny Dalimira miał udać się do zamku w Płocku, aby zebrać armię hrabiny Marii Pięknej, gdyż tylko wspólnymi siłami będą w stanie pokonać licznych pogańskich wojów Arelisa II Młodego. Choć wojna, na którą decyduje się Dalimir Szczery, jest wymierzona w młodego pruskiego księcia, to jednak król Prus, Karatas, jako póki co jeszcze suweren swojego bratanka, będzie oficjalnym przeciwnikiem w mazowiecko-pruskim konflikcie.
Doskonale. Niemalże cała armia księcia Mazowsza stoi w gotowości przy granicy z Pruskim Królestwem, a konkretnie to w północnej części baroństwa Wiznawy. Co więcej, na miejsce koncentracji wojsk Dalimira przybył także posłaniec z ziem hrabiny Marii Pięknej, aby potwierdzić rychłe dołączenie jej wojsk do działań wojennych. Niewątpliwie hrabina Maria z Czarnowody odziedziczyła po swoim zmarłym ojcu i starym przyjacielu Dalimira i zboże prawdomównym gniewne usposobienie, także nie dziwi jej chęć podjęcia broni przeciwko tym, którzy próbowali wcześniej wyrządzić krzywdę jej poddanym i rodzinie. Dalimir postanawia wkroczyć na terytorium wroga, licząc na to, że sojusznicze armie szybko mu w tym zawtórują. Dalimir Łapowicz dotarł wraz ze swoimi ludźmi pod mury zamku w miejscowości Rins, zaś sam zamek jest kluczową fortyfikacją na spornej ziemi Sudowy i jego zajęcie pozwoli osiągnąć główny cel wojny. Co więcej, niedługo potem do oblegających zamek dotarł kolejny posłaniec, tym razem z Dobrzynia, z informacją, że prawie 400 żołnierzy syna Dalimira także niedługo dotrze na miejsce i połączy się z głównymi siłami księcia Mazowsza. Także wraz z niemalże 1500 armią Marii oraz nieco większą, główną mazowiecką armią, strona Dalimira w tym konflikcie będzie mogła się poszczycić ponad 3500 żołnierzy pod sztandarem sędziwej głowy rodu Łapowiczów. Ponadto ziemie Sudowy są w głównej mierze pozbawione zalesionych terenów, także konnica księcia Mazowsza powinna doskonale poradzić sobie z osławionymi strażnikami lasów, wybitnymi oddziałami łuczniczymi pruskich wojów, które są zabójczo skuteczne w walce w gęstwinach drzew. Jednak czas i kolejne kroki wroga pokażą, czy siły Dalimira, po skutecznym zdobyciu twierdzy, będą musiały kontynuować marsz w głąb terytorium wroga, lub też po prostu przeczekać zarówno Arelisa II, jak i Karatasa po umocnieniu swoich pozycji na spornej ziemi. Bardzo witalna wiadomość dotarła do uszu Dalimira. Jeden ze zwiadowców wysłanych w głąb terytorium wroga przyniósł ze sobą informację o tym, że król Prus, Karatas Pomezan, zyskał cennego sojusznika, którym jest król Estonii, Mac z dynastii Cook, wyznający prawosławie, młody, acz niezwykle uparty i fanatycznie oddany sprawom religijnym, syn poprzedniego króla Estonii, czyli Aho Dygotliwego. Do sojuszu doszło za sprawą mariażu pomiędzy królem Estonii a bratanicą króla Prus, czyli 16-letnią Gerkusy, która, co warte odnotowania, jest siostrą Arelisa II Młodego, acz wychowaną na dworze swojego wuja Karatasa, przez co pozostała ona katoliczką i dzięki czemu mogło dojść do zawarcia małżeństwa. Król Mac dołączył do wszystkich defensywnych wojen Karatasa, także na pewno jego militarna pomoc może być w przyszłości problemem dla ambitnego planu zdobycia Sudowy przez Dalimira. Świetnie, mazowiecka armia z łatwością podbiła twierdzę w miejscowości Rins, zyskując tym samym kontrolę nad głównym celem wojny, a tym samym Dalimir musi teraz podjąć decyzję o dalszych ruchach swoich wojsk. Najstarszy z Łapowiczów wie, że mógłby zakończyć wojnę skutecznym podbiciem stolicy Pruskiego Królestwa, która znajduje się obecnie w Kernawie, jednak musiałby się liczyć z tym, że narazi swoje i sojusznicze oddziały na bezpośrednie starcia nie tylko z Królewską Armią Prus i Estonii, ale także i zbuntowanymi siłami Arelisa, a i kto wie, czy nie nawet wojskami Kurończyków. Jednak Dalimir Szczery wie, że nadmierne osłabienie wyznającego katolicyzm Karatasa nie jest warte szybszego zakończenia wojny, jeśli będzie to oznaczało ułatwienie objęcia pruskiej korony przez pogańskiego księcia. Także postanawia, mimo obawy przed zdradzieckim terenem, ruszyć ze swoimi armiami na zachód, w głąb pruskiego pogańskiego księstwa, aby utrudnić plany Arelisa II Młodego. Prowincja Galindia będzie kolejnym celem mazowieckich wojsk. Dalimir Łapowicz i jego sojusznicy przebywają na terytorium wroga już niemalże 10 miesięcy i wciąż nie napotkali żadnego oporu, z wyjątkiem niezbyt licznych garnizonów twierdz, które przyszło im oblegać. Tak, żeby z trudu armii księcia Mazowsza podbiły kolejny gród w Galindii, co sprawiło mu tym większą przyjemność, gdyż mimo tego, iż bezpośrednią władzę nad tym terenem sprawuje hrabia Budo z Warmii, który jest katolikiem, to jednak jest on synem zmarłego już zaprzysięgłego wroga najstarszego Łapowicza, czyli Glande Oprawcy, tego samego, który wybebeszył przed wieloma laty przyjaciela księcia Mazowsza, czyli biskupa Rofrita. Mściwy charakter Dalimira nie pozwolił mu zapomnieć o przewinach Oprawcy, także mimo iż ludność tego terenu jest w większości nawrócona na katolicyzm,
to w jego mniemaniu tubylcy zasłużyli sobie na szkody i krzywdy, które zostały wyrządzone w czasie oblężenia zamku w Galindii. Oczy Dalimira Szczerego są teraz zwrócone w kierunku miejscowości Bartia, która jest następnym celem jego armii. Kolejny militarny sukces w wojnie o ziemie sudowe. Zamek w Letzbargu, będący siedzibą najpotężniejszego wasala księcia Arlisa II Młodego, czyli hrabiego Gerdautasa z dynastii Memel, padł pod naporem mazowieckich sił pod wodzą Dalimira. Skrywający się w środku twierdzy Gerdautas wraz z rodziną czmychnął nieznanym przejściem, unikając pojmania. Jednak nie wszyscy z jego rodziny mieli tyle szczęścia, bowiem pojmany został jego najstarszy syn Milzas, który znajduje się obecnie w niewoli Dalimira. Głowa rodu Łapowiczów niezwłocznie po opadnięciu kurzu po bitwie o Letzbarg wysłała żądanie zapłaty okupu za pojmane dziecko hrabiego Barti. Książę Mazowsza jest jednocześnie rad, jak i pełen niepokoju, gdyż wciąż nie napotkali czynnego oporu ze strony pruskiej. Rad, gdyż możliwe, że będzie to najmniej krwawa wojna, w jakiej brał udział, a z drugiej strony niepokój, gdyż istnieje szansa na to, że w końcu Karatas i Arelis pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że zewnętrzne zagrożenia, jakimi są dla nich książę Dalimir, jak i wielki wódz Kaupo, są wystarczającym powodem do zawieszenia broni i zjednoczenie się przeciwko najeźdźcom. Tak czy siak, kolejnym celem wojsk mazowieckich będzie teraz kraina Notangi, którą włada hrabia Saba z plemienia Kurów, a który jest wnukiem osławionego wielkiego wodza Kurów Saby Pijaka. Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń. Kiedy tylko armie Dalimira dotarły pod mury zamku Pokarwis, czym prędzej rozpoczęły one oblężenie, ponieważ w międzyczasie, oprócz oczywiście przybycia posłańca z kilkoma sakwami wypełnionymi złotem i biżuterią, w ramach okupu za wyswobodzenie Milzasa Memela, książę Mazowsza otrzymał raport mówiący o tym, że niemalże 4000 armia, na której czele stoi nie kto inny, a właśnie pruski król Karatas, znajduje się niedaleko miejscowości Panemune. Zwiadowca, który zrelacjonował na szybko to, co dzieje się na ziemi jadźwińskiej, sugeruje, że najprawdopodobniej pogańskie siły Arlisa II musiały zostać rozbite lub chociaż odparte, przez co Karatas rozpoczął kontrofensywę na zachód. Wysoka liczebność armii króla Prus jest doprawdy zastanawiająca. Z kolei towarzyszący Dalimirowi jego drugi syn, Izbor, sugeruje, że może pokonani wojowie Arlisa zostali siłą zaciągnięci do służby wojskowej swojego króla. Dalimir postanawia kontynuować oblężenie Pokarwisu, a jednocześnie ponownie posyła zwiadowców, aby obserwowali ruchy wrogów na wschodzie. Dalimir Szczery od dłuższego czasu boryka się ze starczą niedołężnością, która owszem, dawała mu się do tej pory we znaki, jednak nie tak bardzo jak w ciągu ostatnich dni. Przebywając w namiocie, z którego zarządzał planem ataku na Pokarwis, uświadomił sobie w pewnym momencie, że całkowicie zatracił kontakt z rzeczywistością na bliżej nieokreślony czas. Jakby wyrwał się z długiego, bardzo męczącego snu, nie mogąc nawet określić, gdzie jest lub co przed chwilą robił. Jego najbliższa świta i dowódcy wydawali się być zmieszani niecodziennym zachowaniem swojego księcia, co oczywiście nie uszło uwadze Dalimira. Od tamtej chwili wielokrotnie łapał się na tym, że coraz częściej jest nieobecny podczas ważkich narad, a nawet tracił poczucie czasu, zaś interakcje z innymi gośćmi wydawały mu się bezcelowe. Wręcz tak, jakby otaczający go ludzie mówili w jego kierunku, ale nie do samego Dalimira. To zrodziło w nim egzystencjonalne pytania, które zaległy się w jego umyśle i pozostawiły po sobie druzgocące wnioski. Czy Dalimir wciąż jest sobą, czy tylko cieniem dawnego siebie? Czy tak naprawdę żyje, czy po prostu zwyczajnie jest? To doprowadziło do tego, że książę Mazowsza jest w permanentnym stanie przygnębienia i znacząco obniżonego nastroju, co dla osób w jego wieku często jest przedostatnim krokiem przed śmiercią, a tym samym rzutuje to na wszystkie aspekty jego życia. To doprawdy złe wieści. Na zamku w Pokarwisie zawisł sztandar mazowieckich wojsk, co dało kolejne niemalże bezkrwawe zwycięstwo w toczącej się wojnie na rzecz stronnictwa Dalimira Łapowicza. Dalimir podczas tego oblężenia oddał dowództwo w ręce swojego drugiego syna, Izbora, podczas gdy sam książę Mazowsza wykorzystał ten czas, aby zyskać chwilę wytchnienia przed kolejną ważką decyzją na temat tego, co dalej. W jego głowie kłębiły się doprawdy ponure myśli, zaś ciało z dnia na dzień mówiło mu, że to najprawdopodobniej ostatnia wyprawa w jego życiu. Kiedy tylko mazowieckie i sojusznicze armie uzupełniły zapasy pobrane ze zdobytej twierdzy, dowódcy oczekiwali od sędziwego Łapowicza dalszych rozkazów. Dalimir z trudem stanął nad strategiczną mapą, aby po chwili stwierdzić,
że najwyższy czas, aby wykonać ruch, który definitywnie zakończy tę wojnę i zapewni mu zwycięstwo. Postanawia wyruszyć wraz ze swoimi ludźmi w kierunku miejscowości Panemune, gdzie jego zamiarem jest stoczenie pierwszej i, jak ma nadzieję, ostatniej bitwy w tej wojnie. Wygląda na to, że zwiadowcy króla Karatasa donieśli mu o zbliżającej się armii Dalimira Łapowicza, ponieważ ostatni raport zwiadowców księcia Mazowsza zawierał informację o tym, że pruskie wojska zaczynają się wycofywać w kierunku prowincji Veli Uony. Dalimir postanowił wykorzystać manewr, który przyniósł mu zwycięstwo w polskiej wojnie domowej wiele lat temu, w czasie bitwy pod Wieluniem, kiedy to udało mu się pokonać siły zdrajcy Włosta II Dunina. A udało się to poprzez zawiązanie w walce pierzchających przed potyczką przeciwników. Bardzo podobny scenariusz miał rozegrać się na dniach, dlatego Dalimir ruszył swoją personalną armią w pościg, zaś wojska hrabiny Marii Pięknej i hrabiego Izbora Łapowicza miały dołączyć niedługo potem. Udało się. Dalimir Łapowicz dogonił armię króla Karatasa i choć póki co to początek bitwy pod Panemune, zaś stojące naprzeciw siebie armie dopiero zajmują pozycję rozpoczęcia potyczki, to wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że zdemoralizowana brakiem żołdu pruska armia, nawet mimo korzystnego dla siebie zalesionego terenu, ma małe szanse na sukces. Dalimir postanawia po raz ostatni, że stanie na czele swoich oddziałów i poprowadzi je do zwycięstwa. We wczesnej fazie bitwy pod Panemune wojska Dalimira dokonują iście spektakularnych czynów, mimo ponad dwukrotnie liczebniejszego wroga. Jak na razie Karatas i jego ludzie zmusili do odwrotu lub pozbawili możliwości kontynuacji walki około 200 żołnierzy Dalimira. Jednak wojska księcia Mazowsza odpłacają pięknym za nadobne i udało im się uszczuplić siły wroga o 500 ludzi, co daje korzystny bilans Łapowiczowi. A w dużej mierze to zasługa lekkiej konicy, która niezwykle skutecznie ogranicza pole działania strażnikom lasów, elitarnym jednostkom łuczniczym wroga, nękając ich nieustannymi podjazdami. Z kolei ciężka piechota wroga ulega naporowi lekkim jednostkom piechurów, co póki co niemalże doszczętnie ogranicza zdolności bojowe Karatasa. Lada moment dojdzie do głównej fazy bitwy, a zza pleców wojujących już słychać dudnienie kopyt sojuszników Dalimira, którzy śpieszą się, aby dołączyć do bitwy. W końcu do walki dołączyli wasale Dalimira, czyli armię hrabiny Marii Pięknej oraz hrabiego Izbora Łapowicza. Bitwa jest już praktycznie przesądzona, gdyż z pola walki wycofała się lub poległa już ponad połowa sił pruskiego króla, a posiłki dla mazowieckiej armii zaczynają flankować pozostałych żołnierzy wroga. Dalimir wydaje rozkaz podległym mu oddziałom, aby natarli na resztki wroga i tym samym przypieczętowali zwycięstwo. Bitwa pod Panemune dobiegła końca, zaś ziemia jadźwińska nasiąkła krwią pokonanych pruskich wojów, a pole bitwy usiane jest porzuconym orężem i ciałami przeciwników. Wojska Dalimira Łapowicza poniosły straty w wysokości ledwie 200 żołnierzy, a z kolei po stronie pruskiej poległo 1900 żołnierzy. W bitwie pod Panemune największe straty zadali rycerze po stronie mazowieckiej, którzy odpowiadają za prawie połowę strat po stronie wroga. Z ręki Domana Wiśniowieckiego poległo ponad 130 żołnierzy wroga, zaś zaraz za nim plasuje się drugi syn Dalimira, hrabia Izbor, który także wyrżnął ponad 100 przeciwników. Wyczyny rycerstwa będą jeszcze długo na ustach podległych im żołnierzy. Nie pozostaje nic innego jak wysłać poselstwo do króla Karatasa z propozycją pokoju i zakończenia wojny, oczywiście w warunkach oczekując spełnienia żądań dotyczących ziemi Sudowy, czyli oddania jej we władanie Dalimira Łapowicza. To doprawdy wspaniałe zwycięstwo. Najbliższe otoczenie Dalimira świętuje, jednak on sam nie wydaje się podzielać entuzjazmu reszty, co najprawdopodobniej ma związek z jego pogarszającym się stanem zdrowia. Głowa rodu Łapowiczów wydaje rozkaz wymarszu na polskie ziemie, a i może powrót do domu i rodziny sprawi, że mimo trudów życia znajdzie on siłę, aby dalej wiernie służyć swojej rodzinie, poddanym oraz polskiemu królestwu. Powrót Dalimira Szczerego i jego synów na zamek w Łomży był doprawdy hucznym wydarzeniem. Wielkie zwycięstwo Łapowiczów, które przyniosło księstwu ogromną ilość łupów, a także opowieści pełnych glorii i chwały, jeszcze długo będzie rozbrzmiewać echem w tej części polskiego królestwa. Kiedy tylko Dalimir przekroczył wraz z synami próg zamku, został on przywitany brawami i wiwatami, zaś jedną z największych niespodzianek był fakt, że do Łomży powrócił także trzeci syn Dalimira, czyli Szymon Łapowicz, który do niedawna przebywał jeszcze na dworze Górnego Śląska pod opieką Demida Bladego Demidowicza.
Ponowne zjednoczenie rodziny Łapowiczów było dla Dalimira największą nagrodą, jaką mógł sobie wymarzyć. Zaś jeszcze tego samego wieczoru odbyła się wielka uczta, podczas której Łapowiczowie mogli celebrować zarówno niedawno odniesione zwycięstwo w wojnie, jak i nacieszyć się własnym towarzystwem. Dalimir był tego wieczora najszczęśliwszym człowiekiem na całej ziemi. Jednak następnego dnia wszystko się zmieniło. Upływ czasu upomniał się o sędziwą głowę rodu i sprawił, że Dalimir z dnia na dzień zaczął tracić coraz więcej sił, a każdy ruch, a nawet oddech, przychodził mu z ogromną trudnością. Dalimir wiedział, że jego czas chyli się ku końcowi. Wykorzystał te ostatnie dni, aby spędzić je w gronie najbliższych. Aby powiedzieć synom, jak bardzo jest z nich dumny. Aby powiedzieć Samboi, jak bardzo ją kocha. Aby ostatni raz nacieszyć oczy wnukami. Podczas jednej z kolejnych, ciężkich, bezsennych nocy Dalimir wyglądał przez okno swojego zamku, zaś za nim pojawił się jego najstarszy wnuk o tym samym imieniu. A następnie zapytał swojego dziadka, czy mógłby mu opowiedzieć jeszcze raz jedną ze swoich historii. Najstarszy Łapowicz, nie odwracając wzroku, rzekł: z chęcią podzielę się więcej niż jedną. Dalimir szczery uśmiechnął się ciepło w jego kierunku, spojrzał przez okno i spełnił życzenie młodzieńca.